Ja chyba, może ja to pokażę po prostu. Pamiętasz, jak uderzył, państwo pewnie też pamiętają, jak uderzył pocisk w dworzec kolejowy w Kramatorsku. Tam były tysiące ludzi wtedy, mnóstwo ludzi zginęło. Tam nie ma prawie śladu po uderzeniu, ponieważ ten pocisk po prostu się, on miał iść na wszystkie strony. Teraz proszę zobaczyć, może to się uda. Ja mam tego mnóstwo. O właśnie, proszę zobaczyć, jakie to jest maleństwo. Takie bardzo cieniutkie, tak? O, tak i tak. Jakie to jest maleństwo? Tylko też takich maleństw leciały tam tysiące, tak? Chodziło o to, żeby po prostu poprzecinać tych ludzi. Jeszcze coś pokażę. I to też jest z pocisku kasetowego, tak zwana flaszetka. Jak ktoś jest wojskowym, to już wie, o co chodzi. Nie wiem, czy to da się pokazać. Wybucha coś i takich rzeczy są tysiące. Na dole przy moim kciuku to jest bardzo ostre, a na górze, jeśli dobrze widać, to ma takie strzałki, żeby to, broń Boże, w tą stronę nie leciało, tylko żeby to leciało tak. Prawda? No i teraz proszę sobie wyobrazić, jak tysiące takich rzeczy po prostu wybucha. Jeżeli chodzi o Buczę, to tam dla mnie, ja oczywiście nie na takim poziomie jak ty, ale ja jakby interesuję się historią, szczególnie historią wschodu, Rosji i jak w końcu dowiedzieliśmy się, jak to wszystko wyglądało w Buczy, prawda? Czyli, że oni chodzili z tymi listami preskrypcyjnymi i wyrzynali elitę urzędników, administrację, nauczycieli, intelektualistów, działaczy proukraińskich, tak? Czyli po prostu odcinali głowę, żeby to ciało samo upadło. To ja mówię, rany, przecież mam tego przyjaciela, historyka, który mówi, że historia wcale nie toczy się kołem, ale ja mówię, ona się toczy w przypadku Rosji idealnym kołem, bo pamiętasz, mogę pomylić daty, ale chyba nie, 1470 któryś, jak Rosjanie brali ziemie nowogrodzkie, to w Wielkim Nowogrodzie po raz pierwszy, czyli ile lat temu, tak, prawie 600 lat temu, po raz pierwszy zastosowali właśnie tą strategię, czyli wyrzynamy elity i reszta upadnie sama. I potem przez całą historię oni robili dokładnie to samo, jak wypychali ostatnich Mongołów z Hanatu Kazańskiego, Astrachańskiego. Wchodzili do miast, mordowali elitę, potem już będzie dobrze, prawda? Jak to wszystko toczy się po prostu kołem, prawda? No oczywiście ja już nie mówię o czasach komunistycznych, tylko że ten komunizm to była cząstka dokładnie tego samego imperialnego projektu, który tutaj jest realizowany, więc tam po prostu pewne rzeczy nie zmieniają się od setek lat, tak? Tak, wiesz, to jest jasne i z naszej własnej historii możemy wskazać na bardzo podobne przypadki, chociaż